Dzień Boże, coś wam powiem. Za tydzień utęskniony koniec roku szkolnego i początek wakacji. Zakładamy, że dla wielu będzie to czas odpoczynku, a dla innych czas wytężonego wysiłku. Mimo wszystko, każdy z nas potrzebuje przerwy i takiego relaksu. Takiego zwykłego zatrzymania się i spojrzenia na cały czas, w którym byliśmy w biegu. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I to jest ta przyjemna część dzisiejszej nauki. W Jezusie znajdujemy ukojenie dla naszego życia. W Nim jest źródło dające siły. Jednak nie jest to jeszcze koniec drogi. To dopiero jakiś etap w naszej wędrówce i działaniu. Wszyscy dźwigamy brzemię, czasem trudne do udźwignięcia. Jesteśmy zmęczeni codziennością. Z jednej strony czujemy ten spokój nadchodzącego odpoczynku, a z drugiej niepokój wynikający z dalszych słów Jezusa. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Jak to jest, że Jezus chce nas wesprzeć, a jednocześnie chce włożyć na nas jarzmo? Przecież wystarczy nam naszych trudów i problemów. Czyżby chciał nas dobić? Nie, w tym jednakże jest rzecz. Jednym z naszych niebezpieczeństw jest działanie dla działania. Trwamy w takiej nieustannej aktywności. Oprócz działania potrzebujemy także kontemplacji. Mamy wpierw być, zanim zaczniemy działać. Autentyczny ludzki odpoczynek potrzebuje tego, by wznieść oczy ku niebu i błagać sercem, by ujrzeć Boga. Jezus dzisiejsze nauczanie zaczyna od słów wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi. Od wołania do Ojca zaczyna całe swoje działanie. Nic bez Niego, o Nim i dla Jego chwały. Nic bez Jego błogosławieństwa. To dobre wskazanie dla nas, że nasze działanie musi mieć taką Bożą pieczęć autentyczności. Inaczej jest tylko i wyłącznie naszym działaniem. Wszystko otwarte jest przed prostaczkami i roztropnymi, którzy ufają i nie szukają rozgłosu. Nie realizują siebie. To jest w pewnym sensie trud, żeby nie ulec takiej pokusie przypisywania sobie zasług. I dlatego to jarzmo, które oferuje Jezus, związane jest z naśladowaniem Go. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Prostaczek ma świadomość siebie i swoich słabości, ale nie jest skupiony na sobie. Utrudzony życiem przychodzi do Jezusa i oddaje Mu swoje ciężary. Zgadza się na Jego zasady i Jemu ufnie powierza swoje życie. Prosi, aby Jezus był jego Panem. Takiego zachowania nie znajdziemy u ludzi zadufanych w sobie. Prawdziwa prostota pozwala zobaczyć tajemnice Boże ukazane w pokorze i cichości serca Jezusa. Kto przyjmuje Jego prawo do stanowienia o sobie, ten znajduje pokój serca. Serce to jest coś człowieczego. Dzisiejsza uroczystość daje nam właśnie możliwość kontemplacji człowieczeństwa Jezusa. On w tym wcieleniu oddał się darze Ojcu. Kiedy był na Kalwarii i został przybity do krzyża, pokazał, jak wielki trud poniósł i to wszystko wytrwał. Jarzmo, które nam oferuje, jest paradoksem, bo nas nie przygniata, ale nas odciąża. Dopiero kiedy je odrzucamy, czujemy cały ciężar życia na swoich barkach. Panu Jezusowi należy się to, żebyśmy starali się Go kochać tym więcej, że doświadcza On tyle bólu z powodu swojej miłości do nas, którzy nazbyt często nie potrafimy tej Jego miłości docenić. Z Panem Bogiem.